Namaste! Mario Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Co zrobić, aby być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie? Czyli nie za wcześnie, ale również nie za późno. Prawa Ziemi, Świata i Wszechświata. Jedno z nich, że wszystko ma ten odpowiedni moment. I jeżeli coś próbujemy przyspieszyć albo prześpimy ten punkt zero, to w naszym życiu pojawiają się problemy, bariery, trudności i wszystko to, czego nie chcemy w naszym życiu widzieć. Jeżeli jednak znajdziemy ten odpowiedni moment, będziemy we właściwym miejscu i we właściwym czasie, to wszystko zaczyna się układać i żyjemy w szczęściu, spełnieniu, radości, miłości i obfitości. Jak znaleźć ten właściwy moment? Jak przygotować się do może Twojej nowej drogi, jeżeli chcesz coś nowego w Twoim życiu zrealizować? Czy nową pracę, czy nowy związek, czy nowe miejsce zamieszkania, czy nowy jakiś projekt? Kiedy wystartować? Na co zwrócić uwagę po drodze? I jak odrzucić wszystkie czarne fantazje? Ciemne myśli, obawy, strachy, niepewności, które niestety lubią się materializować. O tym porozmawiamy w ten czwartek. W ten czwartek, godzina 20:20, startuje nasza 197. transmisja, tylko na mojej stronie, link u góry. Zapraszam Cię z głębi mojego serca. Zobaczysz kolejne spotkanie, które pokaże Ci, jak z radością i łatwością osiągniesz wszystko to, co dla Ciebie ważne. Wiedza wyższa prostymi słowami do natychmiastowego zastosowania w pigułce. Do zobaczenia więc, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.